Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku newsów. Oficjalnie Bundesliga wraca 16 maja. Robert Lewandowski ambasadorem Huawei. Koniec sezonu dla Ousmane Dembele. Kamil Grosicki gotowy do wznowienia sezonu. Oficjalnie Klose asystentem Hansiego Flicka. Alaba na celowniku Realu Madryt. Borussia Dortmund wietrzy szatnie. Żona Angela Di Marii obraża Brytyjczyków. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk na dole. Jeżeli film się spodoba, no to zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Zapraszam także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Z mojego linku masz 200 punktów energii na start. Zachęcam do zmierzenia się na wirtualnych boiskach w tym wolnym czasie. Link masz w opisie. No i życzę miłego oglądania. Tęsknicie za piłką nożną na najwyższym poziomie? Mam dla Was dobrą wiadomość. Oficjalnie Bundesliga wraca do gry 16 maja. Taką informację potwierdził szef DFL Christian Seifert, który jednocześnie podkreślił, że rozgrywki startują na okresie próbnym. Wszyscy ludzie związani z klubami musieli przejść test na obecność koronawirusa w organizmie. Seifert poinformował, że pierwsza seria badań dała 10 pozytywnych wyników, druga jedynie 2. W związku z tym DFL dało zielone światło do wznowienia Bundesligi. Władze postanowili złożyć zapytanie do FIFA o możliwość przeprowadzania 5 zmian w trakcie meczu. Do tej pory nie otrzymały one odpowiedzi. Zostaną rozegrane mecze 26 kolejki, w której dojdzie m.in. do hitowego starcia Borussii Dortmund z Schalke. Do tego szykuje się polski pojedynek Rafała Gikiewicza z Robertem Lewandowskim. Union Berlin podejmie w niedzielę 17 maja Bayern Monachium. Podano również przewidywany koniec sezonu, który ma nastąpić w ostatni weekend czerwca. To jest 27-28 czerwca. DFL niedługo ma podać również terminy półfinałowych meczów oraz wielkiego finału Pucharu Niemiec. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, już w przyszły weekend będziemy mogli powoli wracać do futbolowej rzeczywistości. Robert Lewandowski współpracuje z wieloma światowymi markami. Polak właśnie został ogłoszony ambasadorem firmy Huawei. Piłkarz Bayernu, który z firmą współpracuje od 2015 roku, będzie jej twarzą na całą Europę. O współpracy z piłkarzem wypowiedziała się Dorota Haller, dyrektor marketingu Huawei CBG Polska. Polacy kochają Roberta Lewandowskiego. Jest on niekwestionowaną gwiazdą, a jego piłkarska sława sięga znacznie dalej niż granice naszego kraju. Rozszerzenie kontraktu na całą Europę świadczy o sile obu marek. Mam na myśli zarówno markę osobistą Roberta, który jest pożądanym ambasadorem z perspektywy wielu innych rynków, jak i siłę marki Huawei, z którą Robert coraz intensywniej współpracuje. Radości nie ukrywał również Robert Lewandowski, który jest niezwykle zadowolony ze współpracy z chińską marką. Wiele razy mówiłem, że Make It Possible w wykonaniu Huawei jest bliskie mojemu sercu. Determinacja w dążeniu do celu, sumienność i niezłomność w obliczu przeciwności to są cechy bliskie sercu sportowca. Cieszę się, że razem z Huawei możemy działać jeszcze silniej i jeszcze szerzej, będąc ambasadorem marki w tak wielu krajach. Lewandowski systematycznie buduje swoją markę na całym świecie. Coraz więcej firm współpracuje z napastnikiem Bayernu Monachium. Co ciekawe, żona Anna również współpracuje z Huawei, która jest ambasadorką marki na Polskę. Hiszpańska liga powoli wraca do normalności, niestety nie wszyscy piłkarze na tym skorzystają. Ousmane Dembele nie musi się przejmować powrotem do treningów. Radio Cadena Ser podała, że cała drużyna FC Barcelony przeszła testy na obecność koronawirusa. Cała z wyjątkiem Ousmane Dembele. To oznacza, że Francuz z pewnością nie zagra w tym sezonie w rozgrywkach La Ligi. Wszystko przez kontuzję, której piłkarz nabawił się w lutym tego roku. W związku z tym Duma Katalonii postanowiła w miejsce Dembele ściągnąć Martina Braithwaite'a z Leganes. Duńczyk zajął miejsce Francuza, który ma wolne do początku przyszłego sezonu. Wracając do testów. Wszystkie dały wynik negatywny, a to oznacza, że piłkarze już niedługo będą mogli wznowić treningi. Powrotu na murawę nie może się doczekać Ivan Rakitic, który nie boi się podjęcia ryzyka. Ludzie zatrudnieni w supermarketach również przebierają się na miejscu i mają te same lub większe szanse na zarażenie się niż my. Podejmują to ryzyko i ja również chcę je podjąć. Nie ma oficjalnej daty wznowienia rozgrywek La Ligi. Przed przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa zdołano rozegrać 27 na 38 kolejek. Kamil Grosicki zamienił Hull City na West Bromwich Albion, aby w przyszłym sezonie zagrać w Premier League. Reprezentant Polski przygotowuje się do wznowienia rozgrywek Championship. Pochwalił się o tym na swoim Instagramie, wrzucając nagranie z treningu z podpisem "Codzienna rutyna".
Zobaczcie sami. Ciekawą polemikę pod filmem wdał się Łukasz Skorupski, który przekomarzał się ze skrzydłowym reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że Grosicki popisy z balona przełoży niedługo na ligowe rozgrywki, o ile zostaną wznowione w najbliższym czasie. Bayern Monachium wzmacnia swój sztab szkoleniowy. Bawarski klub zyskał nowego asystenta w postaci Miroslava Klose. Były reprezentant Niemiec od 2018 roku był szkoleniowcem drużyny Bayernu do lat 17. Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca tego roku. Z podpisania kontraktu cieszył się m.in. prezes Karl-Heinz Rummenigge. Bardzo się cieszymy, że Miro zdecydował się przejść do pierwszej drużyny. Jest najbardziej utytułowanym niemieckim napastnikiem ostatnich 15-20 lat. Jestem przekonany, że w szczególności skorzystają na tym napastnicy. Sam Klose również jest zachwycony perspektywą współpracy z napastnikami Bayernu Monachium. Nie mogę doczekać się nowego wyzwania. Z Hansim Flickiem znam się bardzo dobrze. Ufamy sobie wzajemnie, zarówno zawodowo, jak i osobiście. Dla mnie to kolejny krok w karierze trenerskiej. Mam nadzieję, że wykorzystam moje doświadczenie, aby wnieść istotny wkład w pomoc Bayernowi w osiągnięciu sportowych celów. Na koniec radości z nowego asystenta nie krył pierwszy szkoleniowiec bawarskiego zespołu, Hansi Flick. Dzięki swojemu doświadczeniu z najwyższego międzynarodowego poziomu, Klose jest idealnym uzupełnieniem naszego sztabu szkoleniowego. Znamy się od dawna, bardzo go cenię. Bayern Monachium zbiera prawdziwych ekspertów. W ciągu kilku najbliższych miesięcy przekonamy się, czy projekt pod tytułem Bayern Hansiego Flicka wypali w Niemczech oraz w Europie. Pandemia koronawirusa wpłynie bardzo wyraźnie na przyszłość rynku transferowego. Jednak z pewnością nadal będziemy świadkami wielkich ruchów między klubami. Do jednego z nich może dojść już całkiem niedługo. David Alaba znalazł się na celowniku Realu Madryt. Austriakowi niedługo kończy się kontrakt z niemieckim klubem. Jest to idealna okazja dla potencjalnych nowych pracodawców, aby zachęcić obrońcę do transferu. Włoskie media donoszą, że obecnie najbliżej Alabie na Estadio Santiago Bernabeu. Piłkarzem zainteresowane są również najlepsze kluby z Italii, takie jak Inter Mediolan czy Juventus. W związku z przyjściem Alaby do Realu najprawdopodobniej odejdzie Marcelo, który od dłuższego czasu jest łączony z ekipą starej damy. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest Cristiano Ronaldo, który za czasów gry w Realu przyjaźnił się z brazylijskim obrońcą. Musimy jednak jeszcze poczekać, aby dowiedzieć się więcej o przyszłości Davida Alaby i Marcelo. Końca sezonu jeszcze nie widać, ale niektóre kluby podejmują już decyzje na temat wietrzenia szatni. Takim klubem jest Borussia Dortmund, która w najbliższym okienku transferowym pożegna się z 8 piłkarzami. O takiej dość niespodziewanej decyzji donosi niemiecki Sportbild. Na czarnej liście dyrektora Michaela Zorka znaleźli się m.in. Nico Schulz, Manuel Akanji czy Mario Götze. Z tym ostatnim nie zostanie przedłużona umowa, która wygasa 30 czerwca tego roku. Oprócz wymienionej trójki na wylocie znaleźli się Mahmoud Dahoud, André Schürrle, Marius Wolf, Omer Toprak i Jeremy Tolian. Borussia na sprzedaży wymienionych piłkarzy planuje zarobić kilkadziesiąt milionów euro. Za Schulza i Akaniego niemiecki klub chce otrzymać około 50 milionów euro. Angel Di Maria delikatnie mówiąc nie zrobił oszałamiającej kariery w Manchesterze United. Dotychczasów niespodziewanie wróciła żona Argentyńczyka. W programie telewizyjnym Los Angeles de la Manga małżonka obecnego zawodnika Paris Saint-Germain Jorgelina Cardoso zdradziła kulisy transferu oraz pobytu w Wielkiej Brytanii. Zaczęło się od tego, że kobieta była przeciwna przenosinom z Madrytu do Manchesteru. Byliśmy w Manchesterze w odwiedzinach u Gianniny Maradony, byłej dziewczyny Sergio Aguero, z którą się przyjaźnię. To było coś okropnego. Od razu chcieliśmy wracać do domu. Błagałam Angela, aby poszedł gdziekolwiek, byle nie do Anglii. Rok później byliśmy w Manchesterze. Ostatecznie Angel przekonał swoją żonę do przeprowadzki głównie przez względy finansowe. W programie Jorgelina nie pozostawiła suchej nitki na mieszkańcach Manchesteru. Nic mi się tam nie podobało. Wszystkie kobiety miały blade twarze. Za dużo makijażu i zachowywały się dziwnie. Idziesz ulicą i nie wiesz, czy chcą cię zabić, czy o co chodzi. Do tego jeszcze to obrzydliwe jedzenie.
Ostatecznie po roku gry Angel Di Maria przeniósł się do francuskiego Paris Saint-Germain, gdzie gra do dziś. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!